Szanowni Państwo, jesteśmy nad Wisłą po stronie Łomianek na wysokości dzielnicy Białęka. Tutaj się rozciągają piękne właśnie tereny Natura 2000, rezerwaty poszczególnych siedlisk, przyrody. W telewizji słyszymy, że ścieki są ozonowane, czyszczone mechanicznie, nie ma żadnego problemu, nie doszło do żadnej katastrofy ekologicznej, że to co się stało jest normą. To, Szanowni Państwo, pokażę coś. Wzdłuż brzegu, chcę powiedzieć na długości kilkuset metrów, mamy tysiące zdechłych ryb. Niektóre z nich są naprawdę olbrzymie, tak jak te tutaj, myślę, że jakieś 30-40 cm. I cały brzeg na wysokości dzielnicy Białęka. Przypomnę, że ten oto tutaj maszt przekaźnikowy, jeden z najwyższych tego typu w Polsce, jest właśnie ulokowany na wysokości ulicy Odkrytej. I setki, Szanowni Państwo, takich dużych ryb. Ale widzę, że nie tylko ryb. Leżą tutaj zdechłe. I to jest ta ozonowana woda. I to jest ten ruch Rafała Trzaskowskiego. Ja teraz zadaję publicznie pytanie. Jeżeli zwykły człowiek odważyłby się i zapaliłby z kartonami w swoim domku na Białęce, to się wielokrotnie zdarzyło, czy wpadłaby tam jakaś butelka, przyjeżdża straż miejska i wlepia mandat, który się liczy w tysiącach złotych. To się dzieje, gdy robi to zwykły obywatel. Gdy władza, w tym wypadku prezydent Rafał Trzaskowski, spuszcza miliony litrów ścieków do Wisły, nie dzieje się kompletnie nic. Dlatego uważam, że powinien być obciążony personalnie, Szanowni Państwo, za to, co się stało na Białęce. Dlaczego personalnie? Z jego pensji, bo z pieniędzmi publicznymi oni się nie liczą. Ale gdyby była zajęta jego pensja, to by się liczyli, bo to nie jest normalne, Szanowni Państwo, że było wydane 40 milionów złotych na remont kolektora w zeszłym roku, a w tym roku mamy powtórkę z rozrywki. Rafał Trzaskowski nie gwarantuje, że za rok znowu takiej tragedii nie będziemy mieli tutaj. Pokażę. No ciągnie się, nie jestem w stanie pokazać wszystkiego. Ciągnie się to naprawdę bardzo długo. Tych ryb jest bardzo dużo. I tak to wygląda. A więc dziadka można karać, że zapalił karton czy wpadła mu butelka do pieca. I słusznie, trzeba go karać. Dostanie mandat kilkaset złotych bądź kilka tysięcy. Natomiast gdy władza spuszcza ścieki do Wisły, dlatego że w zeszłym roku zbija fuszerkę, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Tragedia. A z drugiej strony mamy tereny Natura 2000, dzielnice Białęka, poszczególne tereny dedykowane właśnie dla rezerwatów przyrody.